Cyfra 13 to cyfra szczęśliwa, szczególna i zobowiązuje. W związku z tym pamiętajcie, że tę cyfrę 13 trzeba nieść tak jak sztandar. W dzisiejszym wydaniu kroniki powiemy między innymi, co wydarzyło się podczas ślubowania klas pierwszych, pokażemy relację z festiwalu filmowego WAMA i z happeningu zorganizowanego przez Bank Żywności, porozmawiamy z leśnikiem i wyruszymy na wycieczkę śladami polskich Żydów, odwiedzimy także galerię BWA w Olsztynie. Ślubowanie to jedna z najważniejszych uroczystości w życiu ucznia. 14 października pierwszoklasiści zostali pasowani na gimnazjalistę. Jedną z najważniejszych tradycji naszej szkoły są uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. To dzień, kiedy uczniowie mogą podziękować nauczycielom za ciężką pracę i cierpliwość niezbędną w niełatwej pracy z młodzieżą. Uroczystość odbywa się 14 października w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców. Połączona była z ceremonią ślubowania pierwszoklasistów, którzy zostali przyjęci do braci uczniowskiej Gimnazjum nr 13. Drodzy pierwszoklasiści, za chwilę złożycie ślubowanie, które Was wszystkich zobowiązuje do godnego reprezentowania Gimnazjum nr 13, pilnej nauki i dobrego zachowania. Jak wiecie, w każdej szkole oprócz praw uczniowie mają także obowiązki, które powinni rzetelnie wypełniać. Ściśle przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w grupie rówieśniczej, szanować rodziców, pracowników szkoły oraz wszystkich ludzi, nieść pomoc bliźnim, być serdecznym, tolerancyjnym i życzliwym. W tym dniu pani dyrektor Jadwiga Kaczmarczyk przyznała także nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły. Życzenia satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy gronu pedagogicznemu, a pierwszoklasistom sukcesów w nauce złożyli przedstawiciele Rady Rodziców. Nieaktualne oprogramowanie. Prymitywny interfejs. Cisza, bo cię zaraz sformatujemy. Czas na mały restarcik. Witamy w gromadzie jednokomórkowym. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli przedstawienie pod tytułem Aktualizacja przygotowane pod kierunkiem Marzeny Żylińskiej, Michała Janickiego i Krzysztofa Legowicza. W spektaklu wzięli udział nasi szkolni aktorzy, muzycy i tancerki. Jak zostać dobrym reżyserem, operatorem kamery albo prezenterem? Na to nurtujące ekipę Froga pytanie odpowiedzieli nam znani fachowcy, uczestnicy festiwalu filmowego WAMA. W dniach od 7 do 11 października 2015 roku przeprowadzono w Olsztynie drugą edycję WAMA Film Festival. Imprezy festiwalowe odbyły się w kinie Helios, w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Olsztyńskim Teatrze Lalek oraz Planetarium. W międzynarodowym konkursie filmów pełnometrażowych zaprezentowano 10 starannie wyselekcjonowanych dzieł stworzonych w systemie koprodukcji. Jak ocenia Pan dobór filmów w festiwalu WAMA 2015? Całkiem dobre filmy. Zupełnie inaczej rozdzieliliśmy nagrody niż to było w Gdańsku.
Ja żałuję, że nie mieliśmy do dyspozycji nagrody dla aktorki, bo dałbym ją natychmiast tej grubej dziewczynce z filmu Moja chuda siostra. Znakomita była. Czy zorganizowanie takiego festiwalu dla pana jest trudne? Oczywiście, że zorganizowanie takiego festiwalu dla mnie jest bardzo trudne, ponieważ ja jestem montażystą filmowym, na co dzień montuję, a zorganizowanie festiwalu jest dla mnie, wynika z pasji. I z tego, że w jakiś sposób jestem z tego miejsca, że wymyśliliśmy sobie formułę wielokulturowości, która pasuje do tego miejsca. I tak naprawdę w jakiś sposób to, co robię tutaj, jest dla mnie rzeczą absolutnie dodatkową, ale która napędza tą moją pasję. Oprócz przeglądu głównego zorganizowano wiele imprez towarzyszących. Między innymi konkurs filmów krótkometrażowych, wykłady i warsztaty praktyczne oraz spotkania twórców z widzami. 9 października gimnazjaliści z 13 przysłuchiwali się debacie pod tytułem Muzułmanie i Polacy. Z okazji imprezy do Olsztyna zjechało wiele znanych osobistości polskiego kina. W jury zasiedli m.in. reżyser Janusz Kondratiuk, aktor Antoni Królikowski oraz dziennikarz Andrzej Sołtysik, którego spytaliśmy, czy rola krytyka polega na krytykowaniu. Krytyka to nie znaczy tylko, że źle lub dobrze, albo że źle. Krytyka to też nazywanie pewnych rzeczy. Ja sam pamiętam, miałem jakichś takich w młodości mistrzów recenzji i lubiłem ich czytać, bo mi coś tłumaczyli, bo mi coś dodawali, czegoś się od nich dowiedziałem. Krytyk nie może być za mądry w stosunku do filmu i kina, ale ważne, żeby był troszkę mądry, żeby coś do powiedzenia miał, żeby miał tą taką nadbudowę, jak to się dawniej mówiło, jakąś wiedzę, żeby mógł być dobrym, takim sumiennym przewodnikiem widza. Ambasadorem festiwalu był słynny reżyser, autor filmowej adaptacji trylogii pan Jerzy Hoffman. W ramach cyklu Uczymy przez doświadczenie 11 października wzięliśmy udział w spotkaniu ze scenarzystą i aktorem Cezarym Harasimowiczem. I ja po prostu zacząłem pisać scenariusze z nudów. Dołożyło się do tego, że ja w teatrze nie miałem specjalnie też dużo do roboty i co, no, marnować czas i patrzeć, jak czas przecieka przez palce. Grand Prix w konkursie głównym festiwalu otrzymał film W objęciach węża Ciro Guerry, ale dla reporterek Froga i tak najważniejsza była rozmowa z Antonim Królikowskim. Na ekranie emanuje pan pozytywną energią. Czy ma pan świadomość swojego pozytywnego wpływu na ludzi? Wierzę w taki pozytywny wpływ. Natomiast czy jestem do końca świadomy, to tak bym tego nie nazwał. Wierzę, że tak jest, bo dlatego się uprawia ten zawód, żeby z ludzi wydobywać różne emocje, a mnie szczególnie faktycznie interesują te pozytywne. Ma pan bardzo ciekawą filmografię. Czy zagrał pan już swoją wymarzoną rolę? Wierzę, że wymarzona rola jeszcze przede mną. W jakiej dziedzinie chciałby się pan rozwijać? W aktorstwie czy jako reżyser? Chciałbym się rozwijać jako aktor, a jak kiedyś przyjdzie czas, na pewno zrobię też swój film. Na następny festiwal WAMA zapraszamy za rok. 12 października z okazji Święta Drzewa uczniowie klas pierwszych gościli panią Leśnik z Nadleśnictwa Olsztyn. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Pomarańczowa Szkoła. Zabezpieczamy również przed owadami i to jest właśnie pułapka na owady, a konkretnie na korniki. Wiecie, jak działa taka pułapka? Jak myślicie? Korniki tam przylatują i się tak przyklejają, przyczepiają, ale co sprawia, że one tam przylatują w tą pułapkę, się zwabiają? Zapachy drzewa. Co takiego? Zapachy drzewa. Zapach, tak. To są pułapki feromonowe. One w środku posiadają feromony, które zwabiają korniki i w ten sposób one przylatują, łapią się w te pułapki. Święto Drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Jej inicjatorem był Amerykanin Julius Sterling Morton, gubernator stanu Nebraska, znawca i miłośnik przyrody. W 1872 roku zwrócił się z apelem do rodaków, by 10 kwietnia kto może posadził drzewo. Twierdził, że inne święta służą jedynie przypominaniu. Dzień Drzewa wskazuje na przyszłość. W gimnazjum nr 13 z okazji Święta Drzewa młodzież spotkała się z panią leśnik Darią Przygoda-Stojaniuk z Nadleśnictwa Olsztyn. Uczniowie dowiedzieli się o znaczeniu lasu, rozpoznawali gatunki drzew rosnących w Polsce, usłyszeli o zwyczajach zwierząt leśnych. Potem gimnazjaliści razem z panią leśnik posadzili na terenie szkoły kilka drzewek. Czym zajmuje się leśnik? Po pierwsze pozyskanie drewna,
Ale to nie jest tak, że pozyskujemy i nie sadzimy nic w zamian, więc oczywiście hodowla lasu, sadzenie drzew, jak również ochrona lasu, chronimy drzewa zarówno przed zwierzętami, przed szkodnikami, a również przed ludźmi. Poza tym, co jeszcze? No, edukujemy społeczeństwo, udostępniamy las dla ludzi, no i jest wiele, wiele rzeczy, którymi leśnicy na co dzień się zajmują. Nie marnuj żywności, zadbaj o zdrowie. To hasła, które można było usłyszeć na ulicach Olsztyna 16 października. Tego dnia odbył się happening, którego uczestnicy przeszli trasę od hali Urani do supermarketu Tesco. Października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Bank Żywności zorganizował happening dotyczący problemów żywnościowych oraz wzmocnienia poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem. W wydarzeniu uczestniczyli również nasi uczniowie. Gimnazjaliści przygotowali transparenty z hasłami, pomarańczowe baloniki i kolorowe pompony. Skandując hasła dotyczące niemarnowania żywności przy dźwiękach bębnów, przeszli ulicami Olsztyna, zwracając w ten sposób uwagę mieszkańców na problem wyrzucania jedzenia. Pamiętajcie, że strajk jest już za rok i też możecie zdobyć nagrodę dla szkoły, dla swojej klasy, więc zachęcamy do spotkania. października uczniowie klasy 3C i 3D uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym z okazji 35-lecia NSZZ Solidarność. Młodzież obejrzała wywiad z grafikiem Jerzym Janiszewskim, twórcą znaku Solidarność. Następnie zaprezentowano historię powstania tego ruchu, spotkanie zakończył pokaz filmu Świat i Solidarność. Taka forma obchodów okazała się żywą lekcją historii i okazją do refleksji na temat współczesnej pozycji Polski w świecie. Gimnazjaliści przekonali się, że Polacy to naród dumny, posiadający bogatą historię walki o swoją niezależność. 9 października w naszej szkole odbyły się zajęcia rowerowe prowadzone przez pana Mirosława Arczaka. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy pierwszych i drugich. Oficer rowerowy Olsztyna, pan Arczak, zwrócił uwagę na bezpieczne poruszanie się rowerem nie tylko po chodnikach oraz ścieżkach rowerowych, ale także osiedlowych ulicach. Uczestnicy dowiedzieli się także, jakich typów zapięć rowerowych używać najlepiej. W sobotę, 24 października 2015 roku, Koło Miłośników Turystyki zainaugurowało czwarty rok swojej działalności. Jego członkowie ruszyli szlakiem imienia Alojzego Śliwy, pisarza, poety, redaktora, działacza polskiego na Warmii i Mazurach oraz gawędziarza. Alojzy Śliwa pracował m.in. na rzecz Komitetu Narodowego Polaków na obczyźnie, a po II wojnie światowej swoje wiersze i artykuły publikował w prasie pod pseudonimem Kuba spod Gietrwałdu. Trasa rajdów wiodła malowniczymi terenami wzdłuż jeziora Ukiel i wieś Łuprztych. Uczniowie klasy 1C wzięli udział w kolejnej edycji projektu Moje Miasto jest Ciekawe, którego organizatorem jest warmińsko-mazurski oddział PTTK w Olsztynie. W dniach 15 i 23 października spacerowali ulicami Olsztyna w towarzystwie pani przewodnik Marty Kruk oraz brali udział w licznych zabawach. Tradycyjnym podsumowaniem projektu jest konkurs plastyczny, którego efektem końcowym będzie w tym roku profesjonalnie wydana gra Memo. W niedzielę 18 października gimnazjaliści z trzynastki ruszyli śladami olsztyńskich Żydów. Dni Kultury Żydowskiej to inicjatywa Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej Borussia, które działa na rzecz budowania dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości i wyznań. W dniach od 15 do 18 października wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Kultury Żydowskiej Biahat zorganizowano cykl wydarzeń kulturalnych, których celem jest przybliżenie bogatych związków narodów polskiego, żydowskiego i niemieckiego przez wieki współistniejących w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. W programie festiwalu znalazły się koncerty, spotkania literackie, warsztaty, pokazy filmów i wykłady. W tym roku Dni Kultury Żydowskiej odbyły się pod hasłem Słowa. Słowa to temat tegorocznych Dni Kultury Żydowskiej. Dlaczego słowa? Słowa z jednej strony są nośnikiem naszych emocji, naszych myśli, naszych interpretacji, a z drugiej strony często ograniczają w pewien sposób nasz przekaz. Jest wiele rzeczy ukrytych
pomiędzy słowami i dlatego słowa to taki temat bardzo ważny, w który można na bardzo wiele sposobów zinterpretować, skomentować. Można komentować słowa pod kątem na przykład mowy nienawiści albo języka właśnie pełnego uprzedzeń, a można też widzieć w słowach sposób na zapisanie traumy na przykład wojennej. Także myślę, że hasło bardzo z jednej strony uniwersalne, z drugiej strony mocne. W niedzielę 18 października reporterzy Froga wzięli udział w wycieczce, która zaczęła się pod domem Mendelsona, następnie przeszła na Stare Miasto. Naszym przewodnikiem był historyk Rafał Będkowski. Obejrzeliśmy wiele ciekawych zabytków, których historia wiąże się z Żydami mieszkającymi w Olsztynie. Wysłuchaliśmy opowieści o ich życiu i kulturze, a także poznaliśmy wielu ludzi interesujących się historią Olsztyna. Nasi uczniowie w październiku dowiedzieli się, że historia Żydów i Polaków jest mocno ze sobą spleciona. Zobaczcie relację Froga z wycieczki do Warszawy. Jesteśmy w Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zaraz idziemy na warsztaty pod tytułem Poza nawiasem. 22 października uczniowie klasy 3 B i 3 G uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Warsztaty Poza nawiasem to zajęcia, w których uczyliśmy się o historii narodu żydowskiego i jego losach podczas wojny i okupacji. Zajęcia odbywały się m.in. na wystawie 1000 lat historii Żydów Polskich od średniowiecza do współczesności. Uczniowie wykonywali zadania zwiedzając sale wystawowe. Poznali odpowiedzi na pytania, jak Żydzi pojawili się w Polsce, jak radzili sobie w czasie okupacji hitlerowskiej. To były takie zamknięte dzielnice, tak? Często otoczone murem, jak w Warszawie, ale nie zawsze. Nie wszystkie getta w Polsce były otoczone takim murem. Natomiast była to zamknięta dzielnica dla Żydów. Następnego dnia gimnazjaliści udali się do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Tutaj uczestnicy zwiedzali laboratorium paleomagnetyczne i poznali różne metody badań skał i minerałów. Rozpoznawali wybrane skały i oglądali je pod mikroskopem. Słuchajcie, jesteśmy na biegunie północno-magnetycznym. Jesteśmy? Co się dzieje na biegunie magnetycznym północnym z naszą igłą kompasu? Kolejne badanie polegało na ogrzaniu i ochłodzeniu próbki skalnej, a następnie sporządzenie wykresów na komputerze i zbadaniu składu mineralnego skały. To jest tylko taki mały koszyczek, w którym próbkę umieszczamy. Próbka jest skroszkowana, zawijana w sreberko i tutaj umieszczamy. Z metalu, który jest ferromagnetykiem, ferromagnetyk nam ekranie ochłodzuje. Potem uczniowie trzynastki spotkali się z uczestnikiem wypraw polarnych, doktorem Jerzym Giżejewskim. Badacz opowiedział o pracy i życiu codziennym na stacji polarnej Hornsund i prezentował zdjęcia polarnej przyrody. Gimnazjaliści dowiedzieli się, jak dokonuje się pomiarów ruchu lodowca i na czym polegają badania zmian klimatycznych. Najbardziej jednak zaciekawiły ich opowieści o spotkaniach z niedźwiedziami polarnymi. Jak wygląda życie w strefie polarnej? Wygląda trochę inaczej latem, trochę inaczej zimą. Latem mamy wieczny dzień. W związku z tym trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby można było spać przy świetle. Zimą jest wieczna noc, prawda? Więc trzeba się nauczyć bytować przy świetle sztucznym. Natomiast poza tym w gruncie rzeczy jest to takie samo życie jak w normalnych warunkach. Prawda? Praca w stacji jest unormowana. Tryb życia narzucają posiłki. Prawda? Obowiązkowo trzeba być na śniadaniu i na obiedzie. Gdyby tego nie było, to by każdy utrzymywał sobie własny rytm życia i wtedy moglibyśmy się przez na przykład całą zimę nie spotkać. Wycieczka do Warszawy odbyła się w ramach projektu Uczymy się przez doświadczenie. Szkoda, że nie można się tak uczyć codziennie. 29 października uczniowie klas trzecich odwiedzili galerię BWA w Olsztynie. Przekonali się tam, że sztuka współczesna może być ciekawa.
29 października klasy 3C i 3G odwiedziły dwie wystawy w olsztyńskim BWA. Pierwszą z nich była wystawa fotografii Łukasza Baksika zatytułowana Macewy codziennego użytku. Macewy to żydowskie nagrobki ozdobione symbolami i napisami. Na zdjęciach ukazano pozostałe po zniszczonych cmentarzach żydowskich nagrobki, których użyto do wyrobu różnych przedmiotów codziennego użytku. Drugą część stanowiła wystawa pokonkursowa Biennale Sztuki o Medal Prezydenta. Jury wybierało w tym roku spośród ponad 200 nadesłanych na konkurs prac. Na laury zasłużyły w tym roku prace, które poruszają tematykę związaną z historią i kulturą regionu Warmii i Mazur oraz opowiadają o codzienności mieszkających w naszym regionie ludzi. Medal Prezydenta otrzymała Weronika Tadaj-Królikiewicz. Uczniowie z trzynastki z dużą uwagą przypatrywali się zgromadzonym na wystawie dziełom. Zawzięcie dyskutowali na temat poszczególnych prac lub kontemplowali je w ciszy i skupieniu. Wszystko w dzisiejszej kronice. Nie zapomnijcie obejrzeć nowych filmików Froga z serii Pokumkajmy. Do zobaczenia za miesiąc.